jednym z organizatorów, a właściwie inicjatorem tego spotkania był pan profesor Gawlikowski. Z tej okazji chciałbym o dwóch sprawach króciutko powiedzieć. Po pierwsze to dzięki panu profesorowi na Koszykowej pojawiła się problematyka chińska. Nawet był kiedyś taki zamiar, żeby Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej wystąpiła z inicjatywą utworzenia Instytutu Konfucjusza, a filia tego instytutu miała znaleźć się na Koszykowej. Ale również powodzenie tych spotkań było dla mnie takim pretekstem czy zachętą do tego, żeby podjąć temat, myślę, że nie podejmowany generalnie w Polsce, mianowicie obserwować, jak układają się wzajemne relacje wszystkich czterech głównych graczy na arenie światowej. Z różnym powodzeniem o tych wielkich graczach mogliśmy mówić. Chiny oczywiście były niedościgłym wzorem. Myślę, że również z powodzeniem cieszyły się spotkania poświęcone Rosji. Gorzej było ze Stanami Zjednoczonymi, a najgorzej z Unią Europejską. Czyli to jest to, że biblioteka podjęła w ogóle taką inicjatywę. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby również w bardziej nośnych mediach ona była podejmowana. To była zasługa pana profesora. I drugi powód jest taki, że na 2 tygodnie przed śmiercią miałem okazję rozmawiać z panem profesorem, ponieważ dosyć często rozmawialiśmy. I wtedy wprawdzie nie z powodu COVID-a, tylko z powodu raka, który go również męczył, rozmawialiśmy o tym, co będzie, jakiego zabraknie. Ponieważ i on o tym myślał, i ukrywam, że ja też myślałem. I wtedy pan profesor powiedział mi, że jego jakby następcą czy kontynuatorem tych spotkań powinien być pan ambasador Szumski, co ja przyjąłem, nie wiem, dyplomatycznie mówić, z głębokim zadowoleniem, tak? Można tak powiedzieć, panie ambasadorze. Ponieważ pan ambasador był prawie tak często gościem w ogóle na Koszykowej, jak i pan profesor Gawlikowski. I wydaje mi się, że pod przywództwem pana ambasadora te spotkania będą mogły dalej się rozwijać. Już mam deklarację osób, które były zaangażowane w organizację tych spotkań w ogóle, że będą dalej w ogóle się tutaj udzielały i tak dalej. I w ten sposób po prostu myślę, że też ku pamięci pana profesora Gawlikowskiego będziemy te spotkania kontynuowali, a to będzie też zachęta do tego, żeby tymi innymi graczami też się dalej zajmować, ponieważ coraz wyraźniej widać, że jeżeli ze zrozumieniem obserwuje się ich wzajemne relacje, to w ogóle może być dosyć bliskie do jakiegoś porządnego kryminału po prostu, ponieważ wahania na tej scenie makroświatowej są no takie bliskie najlepszym twórcom kryminałów. Także cieszę się, że pamiętamy i będziemy pamiętali o panu profesorze, że jest z nami pan ambasador, że zgodził się na to, żeby te spotkania kontynuować. No i myślę, że to nie jest ostatnie na pewno spotkanie. Biblioteka jest w tej chwili w takiej sytuacji, że właściwie tylko taką formę w ogóle możemy uprawiać w ogóle. Dlatego, że wydawało nam się, że może bibliotekę uda się otworzyć, ale te ostatnie decyzje z dzisiejszego dnia mówią, że po prostu, że nie właściwie, czyli zostały nam tylko właśnie takie działania online w ogóle. Także tyle, cieszę się, że spotykamy się i teraz proszę pana ambasadora, dobrze mówię, po prostu o prowadzenie już właściwej części tego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za te też miłe słowa. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do wykładu pana profesora Dominika Mirzyjewskiego, chciałem w kilku zdaniach zbliżyć jeszcze raz na sylwetkę profesora Krzysztofa Gawlikowskiego. Profesor był osobą niezwykle wszechstronnie wykształconą. Posiadał
bardzo głęboką wiedzę z zakresu psychologii, kontologii, historii, ale niewątpliwie ukochaną dziedziną jego badań była sinologia. Tutaj był jednym z najwybitniejszych naukowców polskich, który, jak pisał jeden z jego bliskich współpracowników, jak rzadko kto potrafił zrozumieć myślenie charakterystyczne dla kultury chińskiej i przekazać to swoim słuchaczom. Profesor Kamiłowski bada zwłaszcza klasyczną chińską myśl strategiczną sławnego stratega Sun Zi, a jego prace na ten temat zostały uznane i były cytowane zarówno w Chinach kontynentalnych, jak i na Tajwanie. Współpracował z naukowcami chińskimi, a również z wieloma wybitnymi sinologami z krajów zachodnioeuropejskich, w tym ze Stanów Zjednoczonych i z Polski. Badał także społeczno-polityczne tradycje Azji Wschodniej, zwłaszcza tych krajów, które pozostawały w sferze cywilizacji konfucjańskiej. Był też oczywiście autorem wielu publikacji naukowych oraz redaktorem licznych prac zbiorowych na temat Azji Wschodniej. Ze względu na jego olbrzymią wiedzę korzystał z jego konsultacji prezydent Aleksander Kwaśniewski, a także rządy Włoch i Chin. W latach 70. w czasie jego emigracji do Włoch wspierał przemiany demokratyczne w Polsce i między innymi pomagał w druku plakatu wyborów dla ruchu Solidarność na wybory 4 czerwca 1989 roku. To jest taki element mało znany z jego historii życiowej. Lata 95-2014 pracował w Instytucie Nauk Politycznych PAN, a od 1998 roku współpracował z Uniwersytetem SWPS, gdzie zainspirował utworzenie Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej, którego był później dyrektorem i które działa owocnie do dnia dzisiejszego. W 2013 uruchomił jego inicjatywy kierunek studiów Azja Wschodnia. Przyczynił się także do założenia w bibliotece SWPS działu orientalnego, obecnie jednego z bogatszych w ogóle w Polsce. Profesor był także założycielem, wieloletnim autorem pisma Azja-Pacyfik, społeczeństwo, polityka i gospodarka. Dla nas, uczestników debat azjatyckich w Bibliotece Koszykowej, ważne jest przede wszystkim to, że był wraz z kierownictwem biblioteki, z tu obecnym panem dyrektorem, jednym z inicjatorów naszych spotkań, które rozpoczęły się prawie 8 lat temu. Przy wszystkich swoich osiągnięciach profesor Gawlikowski pozostał człowiekiem skromnym i otwartym. Gotowym do porady i pomocy zarówno wobec młodych pracowników naukowych, jak i studentów. Ja osobiście poznałem profesora w czasie, kiedy jako dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ organizowałem i brałem udział w wizycie prezydenta w Chinach jesienią 1997 roku. Profesor był wtedy specjalnym doradcą prezydenta do spraw Chin. Po przejściu na emeryturę w 2011 roku moje kontakty z profesorem stały się coraz częstsze. Między innymi w związku z wydawaniem Pacyfik, a przede wszystkim z pracą dydaktyczną na SWPS-ie. I tu chcę podkreślić, że podziwiałem zawsze u profesora jego ogromną wiedzę, ale jeszcze bardziej podziwiałem szczególnie odwagę i trwałość i niekoniunkturalność jego postawy i poglądów. W tym ocen Chin i relacji Polski i innych krajów z Chinami. I to niezależnie od różnych prądów i tendencji w świecie zachodnim i w naszym kraju. Takich postaw jest obecnie niestety coraz mniej. Z odejściem profesora polska nauka o Chinach i Azji i my wszyscy, którzy się interesujemy Azją i Chinami, znaleźliśmy profesora Gawlikowskiego, wnieśliśmy ogromną stratę. Proszę teraz pana profesora Dominika Mierzejewskiego o przystąpienie do wykładu. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję za zaproszenie. Tytułem wstępu to spotkanie dzisiejsze ustalałem z profesorem Gawlikowskim jeszcze w grudniu. Podczas naszych długich dość rozmów konsultowałem z nim to, o czym dzisiaj Państwu powiem. I pozwólcie Państwo, że wyłączę kamerę, bo myślę, że mogą być pewne techniczne problemy internetowe. Z reguły jak pracuję na Teamsach, to robię to bez kamery, ponieważ wtedy ten przesył jest lepszy. A tym samym udostępnię
prezentację, którą chciałbym Państwu tu dzisiaj przedstawić. Z profesorem umawialiśmy się, że będziemy debatować. Profesora zabrakło, wobec powyższego spróbuję Państwu powiedzieć moją perspektywę na Chiny. I przystępując do naszego spotkania, chciałbym Państwu powiedzieć o tym, jak chińskie prowincje zareagowały na Pasi Szlak. Przyjmuje się w literaturze i w omówieniach, w analizach, że Pasi Szlak to jest inicjatywa kierownictwa centralnego. O tym będę mówił, czy tak naprawdę to była inicjatywa kierownictwa centralnego, czy też pewne ruchy, które wychodziły z prowincji. Całość tych moich rozważań zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu przez wydawnictwo Routledge w opracowaniu Chińskie prowincje i Pasi Szlak. I w acknowledgement, w podziękowaniach piszę, że profesor Gawlikowski był jednym z trzech, którzy mieli największy wpływ na moje rozumienie Chin, oprócz profesora Rowińskiego, ambasadora Burskiego. Te rozmowy z profesorem Krzysztofem Gawlikowskim głęboko wryły się generalnie w moje rozumienie Chin i częściowo adoptowałem jego myślenie, częściowo krytycznie do tego podchodziłem, ale zawsze była to dyskusja akademicka na bardzo wysokim poziomie. To dzisiejsze spotkanie chciałbym podzielić na takie trzy części i mam nadzieję, że tak się umawialiśmy z ambasadorem Szumskim, że do meczu z Węgrami zdążymy. Przede wszystkim w pierwszej części chciałbym pokusić się o taką refleksję, czy Chiny są centralne. Pokazać Państwu pewną dynamikę działania politycznego centrum w relacjach z prowincjami, ale też zobaczyć, w jaki sposób wyglądają relacje między prowincjami, ponieważ to, o czym była mowa na początku, my też bardzo koncentrujemy się na takim centralnym wymiarze każdego z tych podmiotów, o których się rozmawia, czy o Rosji, o Stanach, Unii Europejskiej i o Chinach, natomiast mniejszą wagę przyjmuje się, czy przykłada się do tych relacji wewnątrz, jak wygląda proces decyzyjny choćby w Chinach, które oczywiście do transparentnych zbytnio nie należą, natomiast warto pokusić się o taką właśnie refleksję. I w drugiej części chciałbym Państwu przekazać to, o czym pisałem w tej książce, co badałem przez ostatnie 5 lat w Chinach, jaka jest recepcja Pasa i Szlaku z perspektywy wewnętrznej. I tu będzie konkretny przykład rywalizacji horyzontalnej o zasoby międzynarodowe i wewnętrzne między Syczuanem a Chongqingiem. I to będzie taki jakby trochę sworzeń tej prezentacji pokazujący tak naprawdę realia polityki Pasa i Szlaku, ale od środka. To jest myślę ważne i konkluzje oczywiście na koniec w jednym slajdzie. Zaczynając od takiego dużego, że tak powiem, wprowadzenia, to chciałbym powiedzieć, że dla mnie jako badacza, który zajmuje się Chinami no, plus minus z okresem studiów 20 kilka lat, Chiny są fragmentaryczne. Są fragmentaryczne gospodarczo, paradoksalnie jest to fragmentaryczny autorytaryzm, gdzie tak naprawdę bardzo dużo zależy nie tyle od tego politycznego centrum, ale od tych egzekutorów, którzy są na poziomie lokalnym. I to wpisuje się w taką historyczną ciągłość fragmentarycznego wymiaru Chińskiej Republiki Ludowej. I myślę, że tutaj akurat profesor Gawlikowski by się ze mną zgodził, że mamy do czynienia z takim podmiotem, który chce być bardzo unitarny, chce być państwem rozumianym w tych koncepcjach zachodnich, natomiast jest wrzucony w trochę inny krąg cywilizacyjny. Dlatego mniej interesuje mnie przewodniczący, który tutaj pewnym krokiem idzie do mównicy, a bardziej interesuje mnie i analiza zachowań tego rzędu pierwszego, czyli działaczy partyjnych działających na poziomie lokalnym, na poziomie prowincji, czyli mówimy tutaj o tym pierwszym szczeblu administracji partyjno-państwowej. Czyli interesuje mnie wtedy jeszcze Hu Chenhua na przykład, jego polityka w kantonie, w jaki sposób próbował rozwijać prowincję, teraz wicepremier, czy Chen Hao, skrajnie po państwa lewej stronie, sekretarz prowincji Yunnan. Wobec powyższego z mojej perspektywy ważne jest to, żeby pokazywać tą dynamikę wewnętrzną, w oparciu oczywiście o te koncepcje, które widzimy na zewnątrz, czyli Pas i Szlak.
Pierwszy punkt, to, tak jak Państwo widzicie na slajdzie, będzie dotyczył tej pozornej centralizacji. I dlaczego mówię tutaj o pozornej centralizacji? Również profesor Gawlikowski pisał o tym w swoich tekstach, ale takim klasycznym dziełem, powiedziałbym, odnoszącym się do tego wymiaru fragmentaryczności czy nawet federalizmu w Chinach jest praca Zheng Yongniena, profesora, który przez wiele lat pracował w Singapurze, teraz przeniósł się do Hongkongu. W 2007 roku, dość dawno, napisał taką książkę China de facto federalism. I on omawia tam relacje politycznego centrum z prowincjami przez trzy takie, on nazywa to instytucje, czyli dogrywanie konsensusu przez targowanie się, powiedzielibyśmy tak kolokwialnie, wzajemność, coś co w kulturze chińskiej i azjatyckiej jest dość naturalne przez koncepcję Guanxi omówioną przez Lini Tanga w książce My Country and My People. No i wreszcie strach. Zarządzanie strachem to są te trzy instytucje, które są istotne, ale tak naprawdę centrum polityczne wie, że mając te narzędzia straszące, tak byśmy powiedzieli, może narazić się na bardzo duży backlash ze strony władz lokalnych. I pierwsza rzecz, która tutaj jest istotna, to wydaje mi się, że z jednej strony Chiny są politycznie koherentne, tak? No bo mamy jednak model partii, który jest adoptowany z modelów zachodnich, czyli jest to model leninowski i ten system nomenklatury zapewnia tą wertykalną kontrolę. Natomiast potem gospodarczo Chiny są zdecentralizowane, są powiedziałbym nawet federalne. Znaczy ten poziom rozwoju gospodarczego, również przepływy finansowe z Pekinu na prowincję, o czym piszą Oxenberg, Libertal, jeszcze w latach 80. mają bardzo istotne znaczenie. No ale system nomenklatury zapewnia polityczną koherencję, polityczną jedność przy fragmentarycznej gospodarce. Lucien Pai pisał o tym właśnie w swoich opracowaniach, gdzie tak naprawdę wskazywał na to, że to jest iluzja, że to, że władza centralna jest omnipotentna, jest wszechmogąca, to wydaje się, że to jest takie wishful thinking w Pekinie, bo Guangdong, Fujian grają w trochę innej lidze. Przynajmniej te prowincje wewnętrzne, przynajmniej prowincje wybrzeża, które mają dość duży potencjał gospodarczy. I wydaje się, że Pai bardzo ciekawie to argumentował, ciekawie opisywał, mówiąc o tym, że suwerenność odbywa się za sprawą gestów teatralnych. I trochę jest to takie teatrum i to trochę przypomina jednak Chiny tradycyjne, pewną taką, powiedziałbym, tradycję, no kołtoł choćby, ale i tak robimy swoje. Więc wydaje mi się, że warto właśnie w takich kategoriach na Chiny patrzeć. Autorów jest mnóstwo. Jak Państwo zajrzycie do literatury, to mamy system familiarny Zhao Suisheng'a, który też podkreśla to, że tak naprawdę tutaj to zarządzanie wertykalne opiera się na hierarchicznej strukturze politycznej, natomiast władze lokalne mają odpowiadają za rozwój społeczno-gospodarczy Chin i właśnie przez tą strukturę partyjno-państwową Chiny są unitarne, ale gospodarczo już nie są. I to myślę, że jest bardzo istotne, bo tak naprawdę jak Bill Clinton w Oval Office miał to gospodarka głupcze, to jest tak naprawdę kluczowe, żeby patrzeć w tym momencie na Chińską Republikę Ludową. I tak jak Państwo widzicie, taki krótki review z literatury chińskiej. Obecny członek Stałego Komitetu Biura Politycznego Wang Huning pisał o tym już na początku lat 90., czyli jakby to, co się teraz dzieje w Chinach, ta postępująca jednak centralizacja, o której słyszymy, ona tak naprawdę była anonsowana na początku lat 90., bo badacze, intelektualiści, Qinhua, tak jak Państwo widzicie, Huang Gang, taka rozpoznawalna bardzo postać, jeśli chodzi o intelektualistów chińskich, obecnie również i Wang Huning wtedy z Fudanu, mówili o tym, że trzeba skończyć z decentralizacją Denga, bo to promuje księstewka, czyli jakby wracamy do tego, z czym Chiny spierały się choćby po upadku cesarstwa, ale XIX wiek, upadek Chin, to też jest totalna decentralizacja, brak jakiegoś takiego scentralizowanego rządu i oni o tym mówią. Oni o tym mówią, że to prowadzi właśnie do rozbicia i stąd mamy ten bardzo silny taki komponent partii leninowskiej tak naprawdę, która trzyma Chiny pod kątem unitarnym. I z perspektywy tego zarządzania wertykalnego, czyli jakby pionowego, powiedzielibyśmy, między Pekinem a prowincjami, w moim przekonaniu po tych kilku latach obserwacji dochodzę do wniosku, że chodzi o to, żeby
ograniczać negatywne wymiary rywalizacji horyzontalnej. Chociaż tak naprawdę z drugiej strony ta rywalizacja horyzontalna między prowincjami, ona powoduje, że Pekin jest tym paramount leader, że to Pekin jest rozjemcą i w ten sposób gwarantuje sobie taki nadrzędny stosunek do tych prowincji, które w różnych okresach historii Chin miały różne swoje, że tak powiem, przejścia, w różny sposób odnosiły się do Pekinu, jakby choćby Kanton, o którym tutaj będzie mowa przez chwilę. Więc mamy to zarządzanie wertykalne, które ogranicza rywalizację horyzontalną. I chodzi, w centrali chodzi o to, żeby ograniczać pewne takie praktyki, które nie są jakby zgodne z zdrową konkurencją. I tak jak Państwo widzicie, to... przepraszam, tutaj mam jakieś techniczne problemy. Okej. Okay. Tak jak Państwo widzicie, ten lokalny protekcjonizm to jest coś takiego, co w Chinach jest bardzo ciekawym zjawiskiem w ogóle, jeśli chodzi o rozwój gospodarczo-społeczny Chin. I on wpisuje się po części w to, że centrala próbuje temu zapobiegać, natomiast po prostu nie jest w stanie. Po prostu nie jest w stanie i wydaje mi się, że właśnie Difang Zhenfubao Hujui, czyli lokalny protekcjonizm, to jest coś, z czym próbuje walczyć centrala, próbuje to koordynować, natomiast to nie wychodzi. Ponieważ prowincje określają plany ekonomiczne, artykułują własne interesy i oczekiwania względem władz centralnych i działają w ramach swoich planów pięcioletnich. Oczywiście te plany pięcioletnie, można się z tym zgadzać bądź nie, one na poziomie lokalnym są tworzone przez lokalne oddziały Państwowej Komisji Reform i Rozwoju, wydziały ekonomiczne i potem są przerzucane dalej do centrali i dyskutowane, negocjowane z centralą. No dość powiedzieć, proszę Państwa, że plan pięcioletni chiński, on nie tylko jest negocjowany z prowincjami, bo to jest dość naturalne, ale jest też negocjowany z Bankiem Światowym. Chińczycy zaciągają zasoby ludzkie z instytucji międzynarodowych, które wspierają i pomagają w konceptualizacji rozwoju gospodarczego Chin. I to jest ważne, że jakby prowincje mają tu swoje podejście. I w latach 80. trafiłem na takie bardzo ciekawe opracowania w kontekście pasa gospodarczego rzeki Yangtze. To jest jeden z pomysłów na integrację wewnętrzną Chin, oczywiście częściową, bo nie całościową, wokół rzeki Yangtze i w latach 80. pisano, że jest to niemożliwe z uwagi na to, że mamy tutaj cztery kręgi kulturowe. Mamy krąg syczuański, mamy krąg Wuhanu i mamy szanghajski. To są trzy główne takie kręgi kulturowe, stąd w różnych momentach historii Chin to były oddzielne księstwa. No trochę rozbicie dzielnicowe i oni uważali w latach 80., ci akademicy w Pekinie, że to będzie jeden z elementów, który będzie powodował brak możliwości stworzenia unitarnego państwa chińskiego. I wtedy władze oczywiście, mając tego świadomość, po prostu wrzuciły model leninowski, w ten sposób politycznie zintegrowały Chiny, natomiast w dalszym ciągu gospodarczo to są te, powiedziałbym, trochę udzielne księstewka i za chwilę Państwu pokażę kilka danych. Przede wszystkim ten lokalny protekcjonizm to jest takie zjawisko omawiane w literaturze chińskiej, z którym naprawdę władze centralne mają dość poważny problem, bo wydaje się, że władze centralne chciałyby większej integracji gospodarczej Chin, natomiast z punktu widzenia interesów prowincji jest to po prostu niemożliwe, bo praktyki lokalne są takie, że subsydiami, zachętami podatkowymi zachęca się do zakupu produktów wyprodukowanych w danej prowincji. A potem oczywiście to też z drugiej strony jest to kluczowy element w ocenie zarządzających, w tym przede wszystkim sekretarzy partii z poziomu prowincji i daje im to możliwość awansu. Więc z jednej strony chodzi o to, żeby bardziej zintegrować gospodarczo Chiny, a z drugiej strony system polityczny, nomenklatury, który awansuje politycznie danych działaczy, będzie jakby prowadził do tego, że te praktyki będą utrzymane. I wydaje mi się, że to jest istotne. I tutaj w literaturze przedmiotu chińskiej to jest różnie nazywane. No, władze lokalne mówią o tym, że to jest wspieranie lokalnej gospodarki, więc wszystkie rzeczy wyprodukowane w danej prowincji będą subsydiowane. Stąd też jak Państwo pojedziecie do Szanghaju, to Państwo nie zobaczycie Citroena.
samochodu, tylko głównie Santana, z tego co pamiętam w dawnych jeszcze czasach, Santana Volkswagen, ponieważ władze Szanghaju nakładają dodatkowe opłaty na produkty wyprodukowane właśnie w Wuhanie. Stąd też no, nie ma możliwości. To jest ten lokalny protekcjonizm. I uważam, że to jest fenomenalne zjawisko do dyskusji. Za chwilę powiem o Belt and Road. Zanim przejdę do tego, bo chciałbym Państwu nakreślić ten kontekst, właśnie jak ten Belt and Road jest omawiany, rozumiany na poziomie prowincji. Tu jest kilkanaście, można by znaleźć w chińskim internecie, różnych omówień, omówień lokalnego protekcjonizmu, który tak naprawdę też jakby wpisuje się w takie narracje na temat problemów, które to problemy występują w relacjach między władzą centralną a władzami lokalnymi. Chińscy akademicy ujmują to w czterech takich punktach. Pierwszy z nich, jak Państwo tutaj widzicie, to jest taka zasada, władze prowincjonalne mają swobodę w interpretacji decyzji, ale często nie są to zgodne działania z oczekiwaniami władz centralnych. To jest pierwsza sprawa. Bardzo popularne powiedzenie w Chinach, shang you zheng ce xia you dui ce. Kolejny element, o którym warto powiedzieć, to jest jakby duplikowanie się obowiązków. I jest naście na przykład na poziomie gminy 13 jednostek, tutaj sobie wynotowałem, w zakresie ochrony środowiska. Brak jednolitych struktur odpowiadających za dochodzenie swoich racji na przykład. Skażenie, to są bardzo ciężkie tematy tak naprawdę w Chinach. Skażenie środowiska przez firmę, nie wiem, z Chongqingu, a Yangtze płynie przez ileś prowincji, potem okazuje się, że w Hubei nie można czegoś uprawiać, tak? Ale to są te, i potem dochodzenie swoich racji w Chinach na tym poziomie prawno-instytucjonalnym jest bardzo trudne. Kolejne dwa, tutaj akurat wynotowane z takiego opracowania Han Xu Tangfenga z Pekinu 2015, to jest lobbowanie za środkami w Pekinie. Mówi się potocznie w Chinach, że jeśli władze lokalne chodzą sobie pieniądze, to wtedy dostaną dodatkowe subsydia na przykład na jakieś projekty. No i tak jak piszą w tym opracowaniu, potem stoją kolejki po zasoby centralne, bo biura prowincji w Pekinie są takie jak ambasady powiedzmy, więc Sichuan ma swoją placówkę i lobbuje za swoimi interesami. I ostatni punkt, który jest wymieniony przez tych dwóch aktorów, to to, że Pekin jakby trzyma pewne decyzje i nie komunikuje się z władzami lokalnymi. I oni identyfikują właśnie to w takim czterech punktach. O czym mówiłem, prowincje mają własne biura w Pekinie i to jest bardzo ciekawe. Jak byłem w Chinach na stażu w Akademii Nauk Społecznych 2010-11, wtedy w mediach chińskich pojawiały się takie informacje, że należałoby to zlikwidować po prostu, no bo to tworzy właśnie niezdrowe układy, guansi, chodzenie po pieniądze i tak dalej. To jest część tej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia w Chinach i w tej rzeczywistości właśnie pojawia się Pazi Szlak. No więc Pekin próbuje koordynować działania, ale z drugiej strony wie, że lobbying z poziomu prowincji jest niesłychanie duży. Znaczy to są zastępy ludzi, którzy negocjują z Pekinem różne rzeczy. Ja proszę Państwa wspominałem tutaj o pasie gospodarczym rzeki Yangtze. To jest decyzja rządu centralnego z 2014 roku. Ale jak spojrzałem sobie w analizy chińskie dotyczące pasa gospodarczego rzeki Yangtze, to pierwsze pomysły takiego pasa gospodarczego pojawiły się w 1997 roku. Wnoszę, że władze centralne musiały negocjować po prostu i dopiero w 2014 roku na zasadzie pewnych ustępstw, koncesji, konsensusu udało się w ogóle ten projekt przeforsować. Ważne jest to, proszę Państwa, też, że chińskie prowincje między sobą nie handlują. A jak Państwo spojrzycie do takiego raportu przedstawionego przez Bank Światowy i to jest Komisja do Spraw Rozwoju przy Radzie Państwowej, okazuje się, że mamy do czynienia z takim fenomenem, o którym w ogóle w Polsce chyba się nie mówi, że między sobą te prowincje nie handlują. No ktoś by powiedział, że są w takiej skali, jak na przykład prowincja Guangdong, która ma 100 milionów mieszkańców, powiedzmy sobie, jest tak duża jak gospodarka Korei Południowej, po prostu nie potrzebuje innych partnerów. No ale to pokazuje właśnie tą fragmentaryczność.
I tak jak Państwo tutaj spojrzycie w pasie gospodarczym rzeki Yangtze, prowincja Zhejiang, 85% handlu to jest handel wewnątrz prowincji. To jest bardzo bogata prowincja. Jak Państwo wiecie, no Alibaba, Jack Ma, który zniknął ostatnio, handluje wewnątrz prowincji. Między prowincjami ten handel to jest 15%. Między Zhejiangiem a innymi prowincjami. Więc mamy też do czynienia, jak spojrzymy gospodarczo na Chiny, z takim podmiotem, który ma naście podmiotów de facto trochę samowystarczalnych. To jest moim zdaniem bardzo interesujące, żeby właśnie w ten sposób spojrzeć na Chiny. Zobaczyć, że handlujemy, ale wewnątrz prowincji. Idąc dalej, proszę Państwa, takie dane z opracowań chińskich. Handel, jakby tu Państwo widzicie, jest ta tabela po chińsku, tutaj mamy nazwę prowincji, potem handel wewnątrz prowincji, handel między prowincjami, handel międzynarodowy. I jak Państwo zerkniecie, to tylko 7 prowincji ma handel wewnątrz prowincji poniżej 50%. I tak jak sobie spojrzymy na prowincję Fujian, 71%, proszę zauważyć, to jest handel wewnątrz prowincji. Shandong handluje wewnątrz prowincji w 81%. Więc z punktu widzenia gospodarczego to jest pytanie, kogo potrzebuje Shandong w Chinach do tego, żeby współpracować gospodarczo, jeżeli w tym wymiarze handlowym oczywiście, bo mówimy tylko o tym segmencie gospodarki. 81% handlu idzie wewnątrz prowincji. A Kanton? W moim przekonaniu Kanton jest bardzo ciekawym case'em do dalszych badań i takiej refleksji na temat Chin współczesnych. Pomijając jakby kwestię historycznej kontynuacji takich separatyzmów trochę kantońskich i przecież mieliśmy rząd kantoński w latach 20. i tak dalej, to proszę zauważyć, że Kanton wewnątrz prowincji, tak jak podają te opracowania, one są sprzed 3 lat. 57% to jest handel wewnątrz prowincji, 17% to jest handel między prowincjami, a handel międzynarodowy to jest 25%. Innymi słowy, Kanton jest bardziej zależny od rynków międzynarodowych niż od wewnętrznego rynku. I teraz chcąc napędzać konsumpcję wewnętrzną, proszę zauważyć, przed jakimi dylematami stoi rząd centralny w Pekinie. W przypadku na przykład prowincji Kanton. Guangdong, tak jak powiedziałem, jest bardziej zależny od globalizacji de facto niż od rządu w Pekinie. I to jest, proszę Państwa, kontekst, w którym osadzamy pas i szlak. I to jest, przechodząc do drugiej części tego mojego wystąpienia dzisiejszego, chciałbym zasygnalizować tą percepcję pasa i szlaku z perspektywy lokalnej. Ale zanim do tego przejdę, warto sobie spojrzeć na taką historyczną kontynuację pewnych rozwiązań w odniesieniu do rozwoju gospodarczego Chin, głównie Chin zachodnich. Otóż Sun Yat-sen, znany Państwu ojciec założyciel Republiki Chińskiej w opracowaniu International Development of China, mówił o tym, że trzeba rozwijać kolej, mówił o tym, że trzeba ściągać kapitał do Chin zachodnich. Mao robił to w inny sposób. Mao budował rozwój Chin, przepraszam, gospodarczy zachodnich w oparciu o trzeci front. Zresztą do tej pory Sichuan, czy Chongqing, czy Yunnan w tym rozwoju to podkreślają. Znaczy, to jest istotny komponent. Potem przychodzi Deng i mówi, zostawiamy ten model, bo on się nie sprawdza, nie będziemy pompować pieniędzy w prowincje środkowe, zachodnie, czy nawet północno-wschodnie, Heilongjiang, Jilin czy Liaoning, tylko idziemy na wybrzeże. Niech oni się rozwijają, potem wspomogą tych biedujących. Tak mówił Deng, mówił znowu tą 30% do 70%, podawał, że najpierw się wzbogaci 30%, a potem pomogą tej reszcie. Potem Jiang Zemin mówił, że otwieramy Zachód. Była ta polityka otwarcia Zachodu, pokazywania, że można tam inwestować i tak dalej. I w końcu mamy pomysł Xi Jinpinga. I teraz za chwilę przejdę jakby do konkretów. Natomiast chciałbym Państwu jakąś taką refleksję wrzucić Belt and Road, że z jednej strony mamy otwarcie Zachodu Chin, no bo jest Belt, tak, anonsowany w Astanie we wrześniu 2013 roku, a potem w Dżakarcie mamy Road, Maritime Silk Road, czyli ten szlak morski. I to jest z kolei jakby zachęta dla prowincji wybrzeża. Innymi słowy, Belt and Road z perspektywy wewnętrznej, patrząc trochę od strony takiej historycznej ciągłości prób rozwoju Chin, próbuje godzić interesy zachodnich Chin, centralnych Chin i Chin wybrzeża, bogatych Chin
bogatych prowincji. Wydaje mi się, że z tego punktu widzenia, tak na początku, to nie ma nic wspólnego ze strategią, a raczej jest pewnym mechanizmem do utrzymania unitarności Chińskiej Republiki Ludowej. No ale pojawia się Belt and Road, on potem wchodzi właśnie po angielsku w tą konkretną nazwę pasa i szlaku. Natomiast na początku to było anonsowane, tak jak powiedziałem, we wrześniu 2013 roku w Astanie. I teraz proszę Państwa, jak zacząłem się zastanawiać nad genezą pasa i szlaku, bo mamy takie uproszczone schematy, że to jest jakaś strategia, że dlatego właśnie szlak morski, dlatego lądowy, żeby dominować, żeby wypierać Stany Zjednoczone step by step i tak dalej. Ale jak zadałem sobie takie pytanie, skąd się to w ogóle wzięło z tej perspektywy lokalnej, to bardzo ciekawym elementem pasa i szlaku jest lobbying międzynarodowych korporacji, takich jak Hewlett-Packard, Foxconn, Duisburg i Dell w Pekinie. To można znaleźć w różnych opracowaniach. Ja prowadziłem też wywiady w prowincji Sichuan, w Chongqingu. To się przejawiało też, że to nie jest do końca tak, bo my przecież mamy tutaj, lokujemy firmy międzynarodowe, one mają swoje potrzeby. I tak się złożyło, proszę Państwa, że w Duisburgu jest Hewlett-Packard, a w Łodzi jest Dell. Dokładnie naprzeciwko tego kolejowego przystanku na Olechowie jest siedziba Della. I teraz 2010-11 z literatury i z rozmów różnych wynika, że zaczyna się powolne ucieranie szlaków w Pekinie w imię tej zasady Paobu Tiendin, czyli chodzisz i pieniądze się znajdą, projekty się znajdą, dostaniesz plakietkę National, państwowego projektu i wtedy będziesz promowany w całych Chinach. I okazuje się, że tak naprawdę z perspektywy lokalnej to ci lokalne interesy grają bardzo istotną rolę w kreowaniu centralnej polityki. Moglibyśmy tutaj przykładami sypać jak z rękawa. O choćby korytarz gospodarczy Chiny, Birma, Bangladesz, Indie. To nie jest pomysł naprawdę centrali, to jest interes Yunanu, który próbuje ściągnąć do siebie kapitał, również ten państwowy z Pekinu. I potem, proszę Państwa, co się okazuje, że w czerwcu 2012 roku, czyli jeszcze przed anonsowaniem Belt and Road, ale już po tym, jak przyjechał pierwszy pociąg do Łodzi, Wen Jiabao otwiera format 16+1. A potem w grudniu rozmawia w Moskwie jeszcze o możliwościach większych, szerszych korytarza. I potem w 2013 przewodniczący Xi Jinping w Astanie deklaruje Xin Shi Zhou Jing Jidai, czyli pas gospodarczy nowego jedwabnego szlaku. I teraz z mojej perspektywy, osoby, która patrzy od wewnątrz, to tak naprawdę centrala jest reaktywna w stosunku do tych interesów lokalnych władz. Dlatego one potem będą oczywiście bardzo takim szerokim frontem wychodziły międzynarodowo, no bo to leży w ich interesie. I co ciekawe, jak Państwo spojrzycie na mapę, no to oczywiście pociąg jedzie do Łodzi, jeszcze jeżdżą pociągi, nikt tego nie zatrzymał. 12 dni, dzielnica Qingbaijiang jest bardzo istotna, bo tam jest to centrum logistyczne, ona też wykorzystuje tą sytuację, też to promuje. Ale co ciekawe, jak pojawia się oficjalnie Belt and Road, to Belt and Road trochę stymuluje prowincję właśnie do tej rywalizacji horyzontalnej, o której mówiłem. Dlatego te pociągi będą subsydiowane. I każda praktycznie prowincja w Chinach, jak przejrzymy dokumenty oficjalne partyjne, sekretarzy partyjnych, będzie się pozycjonowała w jakiś sposób do tej polityki. Czyli z jednej strony Belt and Road wynika, jakby jest odpowiedzią na lokalne interesy, potem jest anonsowany i stymuluje rywalizację władz lokalnych. I oni się różnie nazywają, oni się nazywają pionami. Powiem Państwu, że bardzo interesujące rozmowy odbyłem w Kantonie na ten temat, ponieważ dla mnie pion, no, każdy z nas praktycznie gra w szachy. Dla mnie pion to jest tylko figura. Ale ci w Kantonie mówią, Dominik, nie, nie, to nie jest tylko figura, my otwieramy grę. Bez nas Pekin po prostu nie istnieje. Oni muszą nas mieć, oni wiedzą, że muszą nam dać jakieś zachęty, jakieś incentives do tego, żebyśmy grali w tej grze. I to jest jakby też, cała wydaje mi się też polityka zagraniczna Chin jest trochę taką kontynuacją tej gry wewnętrznej. Więc jak coś widzimy, pas i szlak, to warto zadać sobie takie właśnie pytanie. I to, co mówiłem, pozycje różnie się pozycjonują w pasie i szlaku.
Ja taką zrobiłem tabelę tutaj na potrzeby innych wykładów, chciałem ją tutaj wykorzystać. Syczuan jest najbardziej głośny w cudzysłowie, jeśli chodzi o Belt and Road. No, my będziemy tą forpocztą, my jesteśmy aktywni, my służymy Belt and Road. Hainan podobnie, to jest też bardzo złożony temat związany z Morzem Południowochińskim, o którym dzisiaj tutaj nie będziemy mówić. My chcemy wykorzystać, to jest dla nas szansa, mówią w Syczuanie i tak dalej. I są najbardziej, powiedziałbym, tacy wspierający inicjatywę. Chociaż, bo ta inicjatywa właśnie wyszła od nich de facto, bo to jest w ich interesie i oni będą to promowali, prawda? I pojawia się to połączenie, chyba się pomyliłem, poprzednio w styczniu 2013 jest, czyli przed powołaniem pasa i szlaku, a już po tym jak 16+1 funkcjonuje. Pierwszy pociąg do łódzkiej siedziby Dela na Olechowie i wydaje mi się, że w naszym przypadku tutaj lokalnym to jest bardzo interesująca dynamika, bo tak naprawdę my stymulujemy władze centralne również w Polsce. Czyli ta współpraca lokalna zaczyna się od biznesu, potem to przechodzi na poziom samorządowy, a potem przechodzi na poziom ministerialny i otwiera się konsulat w Chengdu. I tutaj nie ma przypadku, proszę Państwa. To jest bardzo ciekawa dynamika. Zresztą wydaje mi się, że podobnie jest w Chinach. No, co prawda nie ma konsulatu Chińskiej Republiki Ludowej w Łodzi. Biuro Syczuanu jest, biuro Chengdu. Natomiast no, jest ta stymulacja oddolna i warto sobie to uświadomić, bo tak jak powiedziałem, my często zapominamy o tym, że Chiny to jest bardzo złożony organizm, upraszczamy pewne procesy, no i potem taką narrację kreujemy. I właśnie ten Syczuan, jak się zobaczy potem, jak on reaguje na pas i szlak. Syczuan mówi, my będziemy tutaj konfekcjonowali, my będziemy hubem na całe Chiny. Proszę zobaczyć na tą pierwszą mapę. To są mapy z różnych dokumentów syczuańskich. Chcemy być tym hubem, gdzie ściągniemy towary, z Chin i je wyślemy do Europy, do Łodzi, dalej i tak dalej. Ale tak się nie dzieje. Natomiast to stymuluje tych graczy do tej rywalizacji horyzontalnej. No i kilka takich slajdów, żeby nie jakby tylko zwizualizować może trochę to nasze spotkanie. To są zdjęcia właśnie z tego suchego portu, tak, czyli hubu kolejowego w Chengdu. Z przykrością muszę powiedzieć, że jak w 2018 roku byliśmy tam z grupą badaczy, to niestety, ale tylko strykower był na półkach w tym centrum logistycznym. Alkohol z podłodzi skądinąd bardzo zdrowy na pewno i mocny, i śliwowica taka. Natomiast to tylko alkohole były promowane z Polski, z innych państw. Jest oczywiście inne produkty, bardziej powiedziałbym wysublimowane, ale generalnie produkty spożywcze. Więc jakby to jest istotne. I tu jakby, jak Państwu mówiłem, Syczuan pozycjonuje się jako taki hub wewnętrzny, zresztą tak samo jak Łódź. To są podobne mechanizmy, ale w tym samym czasie Chongqing też próbuje być tym hubem. No i mamy do czynienia z czymś takim, że te dwa miasta, prowincja i miasto, zresztą Chongqing był wydzielony w 1997 roku z prowincji Syczuan, z uwagi na, podejrzewam, nigdzie tego nie przeczytałem, ale tak podskórnie czuję, że raczej się Chongqing z Chengdu nie dogadywał i władze centralne musiały coś z tym zrobić i po prostu wydzieliły Chongqing i wzięły to pod zarządzanie Rady Państwowej, też próbuje stworzyć taki hub, bo wysyła pociągi do Duisburga. I jakby... Tak jak Państwo tu widzicie, to jest ogromny port nad Jangtsy, kolejowo-rzeczny. Muszę powiedzieć, że robi to ogromne wrażenie. Znaczy góry przede wszystkim, bo też Chongqing to górale. No tutaj jakby widzimy, że pozycjonują się jako ten główny hub, bo chcą pozyskać środki oczywiście z centrali, większe na inwestycje. Lokalni sekretarze chcą być awansowani, więc w naturalny sposób ta rywalizacja horyzontalna nakręca Belt and Road. I powiedziałbym, reasumując tą część, że tak naprawdę to jest efekt kuli śniegowej, tak naprawdę. Czyli miasta, każde miasto chce mieć połączenie kolejowe do Europy i w ten sposób tworzy się tą rywalizację. Więc Belt and Road tak naprawdę... To na początku ja bym nie zakładał, że to jest strategia. Znaczy, potem to oczywiście wchodzi w kanony polityki zagranicznej, w różny sposób jest reprodukowane tak naprawdę przez intelektualistów, przez polityków. Natomiast na początku jest to wynik rywalizacji horyzontalnej. I tak naprawdę ci udziałowcy, którzy biorą udział w Belt and Road, próbują pozyskać i zasoby międzynarodowe, i zasoby wewnętrzne.
Później oczywiście się to trochę zmienia, bo przychodzi ta centralizacja, o której tutaj wspominałem. I można powiedzieć, że Belt and Road potem staje się takim narzędziem do centralizacji. Państwowa Komisja Reform i Rozwoju w odniesieniu do połączeń kolejowych do Europy wyprodukowała taki plan 2016-20, ale ma tego świadomość, że mamy rywalizujące miasta o to. I proszę zauważyć, Syczuan jeździ po świecie, podpisuje różne umowy, tu z Białorusią, tu z Polską, potem ściąga koleje polskie, koleje państwowe, potem Pocztę Polską i tak dalej. I to wszystko dzieje się na szczeblu lokalnym. I jakby symbolem tego protekcjonizmu lokalnego są te dotacje do pociągów. Każde miasto dotuje ten transport, bo każdy chce tą rywalizację wygrać. I tak jak powiedziałem, trochę się powtórzę, jest to rywalizacja o zasoby i promocję polityczną. Mapy wszelakie. Jak się spojrzy na tą ekspansję pociągów, proszę zauważyć, to jest ten front zachodni, powiedzielibyśmy front środkowy i front północny, ale do czego zmierzam? Chodziło Syczuanowi na przykład o to, żeby stworzyć z Chengdu hub na całe Chiny. I to się nie udało, proszę państwa, bo ten pociąg, który dojeżdża do Łodzi, on przywozi produkty, znaczy 85%, nawet 90% produktów wysyłanych z Chengdu to są produkty made in Sichuan. Bo Xi'an wysyła swój pociąg, bo Wuhan wysyła swój pociąg do Pardubic, bo Kanton wysyła, Shenzhen próbuje, Suzhou do Warszawy i tak dalej. Wobec powyższego z tej perspektywy znów wracam do tego, o czym mówiłem. Belt and Road z perspektywy wewnętrznej, no to jest jakiś element, który rezonuje na poziomie tej rywalizacji. Przechodząc do Syczuanu i Chongqingu i za chwilę będziemy powoli się zbliżać do końca, no to Syczuan ma swój program 251, desygnuje 20 państw do współpracy, 50 projektów, 100 firm Go Global, a potem, proszę państwa, w Łodzi zjawia się 200 biznesmenów z Syczuanu. No bo założono gdzieś w programie, że Syczuan będzie miał współpracujących, że zrobi projekty inwestycyjne i pamiętam jak dzisiaj generalnie spotkanie w strefie ekonomicznej jakiś czas temu, 200 syczuańskich biznesmenów. No skala dla nas jest ogromna oczywiście, bo my nie możemy 7-10 wysłać do Chin, bo nikogo to za bardzo nie interesuje. Potem Syczuan, ponieważ bardzo jest aktywny, dostaje Pilot City, dostaje ten pilotażowy projekt i oni też jakby na poziomie lokalnym bardzo inwestują w to, żeby zostać nazwanymi przez Pekin właśnie Pilot Project, żeby być pilotażowym, bo potem to się wiąże oczywiście z dodatkowymi subsydiami, no a potem dostaje się twarz w całych Chinach, że to Pilot City to my z Chengdu. Jeśli chodzi o Chengdu, to ja przyznam szczerze, że przez te parę lat, jak próbowałem zidentyfikować przepływy, transfery finansowe w aspekcie projektów Belt and Road z centrali na prowincję, to oczywiście jest bardzo trudne, to w wypadku Chengdu i Syczuanu to jest właśnie taki specjalny fundusz, wsparcie finansowe, które po chińsku nazywa się Shengji, czyli prowincjonalne Idai Ilchungda Xiangmu Zubeiku, czyli takie rezerwy finansowe na duże projekty infrastrukturalne. I to jest około tryliona renminbi, na 150 projektów, bo tak to zostało oszacowane. I Syczuan wspiera swoje firmy, tak? I to jest zadanie dla władz lokalnych Syczuanu. Więc teraz jak państwo myślicie, Chiny, Belt and Road, centralnie planowane, to wszystko i tak dalej, to chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się i w zasadzie jestem przekonany, bo badałem ten temat przez kilka lat, tak nie jest. Tam każda prowincja wykorzystuje pas i szlak do tego, żeby promować swoje firmy, a potem oczywiście to wchodzi w część jakąś większą składową, która się nazywa Chińska Republika Ludowa. I tak jak zobaczymy, jak inwestuje Sichuan Railway Investment Group, Sichuan Energy Investment Group, jak promuje się Sichuan w parkach technologicznych, jak sama dzielnica nawet Qingbaijiang, jak państwo widzicie na tym slajdzie, pokazuje się, że jest strefą wolnego handlu, jak planuje wizyty Sri Lanka, Niemcy, Polska, to proszę państwa jest bardzo, wydaje mi się, istotne z punktu widzenia naszego rozumienia pasa i szlaku. Idąc dalej, porównując na przykład aktywność międzynarodową Syczuanu i Chongqingu, to ja w tej książce dochodzę do takiego wniosku, że mamy do czynienia z taką grą cieni. Tam, gdzie pojawia się jakaś prowincja, a w planach rozwoju pięcioletnich ma wpisane na przykład rozwój wysokich technologii, za jakiś czas pojawia się inna prowincja, inne miasto wydzielone, inny region autonomiczny, mówiąc, wy przyjdźcie do nas, mamy lepsze incentives, mamy lepsze zachęty dla was i przyjdźcie do nas.
I Stany Zjednoczone do pewnego momentu były tym głównym targetem, gdzie jeździł Syczuan, do tych samych Stanów, bo jakby rozwój technologiczny w Stanach też jest skoncentrowany w kilku miejscach, to jest Boston, to jest Dolina Krzemowa, i robił to samo Chongqing. Ja mówię o tym dlatego, że to są jakby sąsiadujące ze sobą prowincje. Dość powiedzieć, że Kanton otworzył biuro w Dolinie Krzemowej, że otworzył biuro w Bostonie, otworzył biuro w Tel Awiwie, i to się nazywa technology tam transfer i tak dalej. Wobec powyższego mamy do czynienia z graczami lokalnymi, którzy zaczynają rywalizować o zasoby na arenie międzynarodowej. I być może tu leży sukces Chin. I być może w tym całym przedsięwzięciu, o którym mówimy, Belt and Road, Paz i Szlak, to właśnie jest kluczowe, że mamy różnych aktorów, którzy wykorzystują Paz i Szlak do promowania swoich interesów, ale tak naprawdę wchodzą w część szerszej całości. To zdjęcie, proszę Państwa, jest bardzo symboliczne, bo to jest zdjęcie z negocjacji między rządem Syczuanu a rządem Chongqingu w odniesieniu do podpisania, uwaga, strategicznego partnerstwa. Tu mamy kalkę też strategicznych partnerstw globalnych i proszę sobie wyobrazić, że wewnątrz Chin miasto Chongqing i prowincja Syczuan podpisują ze sobą strategiczne partnerstwo, czy strategiczną umowę, strategiczną współpracę w odniesieniu do budowy megalopolis. No jest taki projekt tam, ale to musi się dziać w Pekinie. To musi się dziać gdzieś na ziemi niczyjej. To nie jest tak, że gdzieś ktoś przyjedzie, bo tu działają te biura. Tu działają te biura, te ambasady prowincji, które lobbują, które próbują pozyskać kapitał, pozyskać zasoby. Wobec powyższego jakby ważne, żebyśmy mieli tego świadomość. No ale to też nie jest tak, że to działa tylko bottom up, że to jest tylko z dołu do góry. Bo też jak zadałem sobie pytanie, jaka jest rola w polityce zagranicznej, w pasie i szlaku choćby, czy w ogóle szerzej, to w czasie moich rozmów w Syczuanie zasugerowano mi, żebym się przyjrzał dokładnie aktywności gubernatora prowincji w aspekcie relacji z Japonią. Ja po tym spotkaniu zacząłem sobie czytać na ten temat i co się okazało, proszę Państwa, w 2018 roku przed wizytą Shinzo Abe miały miejsce dwie wizyty gubernatora Syczuanu w Japonii. Oczywiście to jest biurokratyczny układ, biurokratyczny system, gdzie na poziomie prowincji wydziały międzynarodowe, czy wydziały FAO, czyli Foreign Affairs Office, czy Waiban popularnie po chińsku, mają ludzi z MSZ-u. I to idzie bardzo, i to jest skoordynowane. U nas tego niestety nie ma takiej koordynacji, nie ma przepływu informacji i tak dalej. Natomiast tam wydaje mi się, że jest to skoordynowane. I tutaj rząd w Pekinie używa prowincji jako kanału dyplomatycznego, który ma pokazywać, wskazywać możliwości współpracy na płaszczyźnie gospodarczej z podmiotami z innego państwa. I jak Państwo rzucicie okiem właśnie na rozmowy między Syczuanem, to jest bardzo ciekawe, a Japończykami, to są Ministerstwa Handlu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to są ogromne spotkania. Prowincja przysyła delegacje wielkości delegacji rządowej po stronie japońskiej, prawda? I to są naprawdę bardzo interesujące w kontekście działań międzynarodowych Chin na arenie międzynarodowej kanały komunikacji, kanały wpływu oczywiście, kanały pozyskiwania technologii. Ileś spotkań w Osace, w Tokio, z byłymi premierami, docieranie. No jak znamy historię dyplomacji, wizyty oczywiście nie robią się same, to potem w październiku tego 2018 roku mamy wizytę premiera Abe, pierwszą chyba od 2012 czy 2011 roku, po 6 latach chyba, tak. To jest bardzo symboliczne i na to zwracają uwagę analitycy chińscy, że ten kanał lokalny, mimo że on może nie jest taki super samorządowy, że on tak nie działa jakoś tak w próżni czy samotnie, to jednak jest istotnym kanałem w chińskiej dyplomacji i to też warto odnotować. No ale Pekin musi się liczyć z tym, że te interesy lokalne muszą być gdzieś reprezentowane i oczywiście na to musi, że tak powiem, dawać zielone światło. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o wnioski, to jakby reasumując to moje rozumienie bardzo subiektywne pasa i szlaku, odpowiedź na interesy różnych grup wewnątrz Chin. To jest jakby pierwszy motyw
tak, żeby te Chiny były unitarne w dalszym ciągu, bo myślę, że w analizach kierownictwa chińskiego, analityków, o czym mówiłem, pojawiała się taka groźba coraz większej deregulacji, coraz większego takiego swobodnego lawirowania poszczególnych prowincji. I tak naprawdę ten Belt and Road to jest odpowiedź, próba stworzenia jakiegoś wspólnego, kolektywnego sygnału do działań. I projekt stymulowany przez interesy różnych podmiotów, co było pokazane, Sichuan, Chongqing, ale Belt and Road to jest też zwiększenie wertykalnej kontroli, koordynacja działań lokalnych i tak jak powiedziałem, którego nadrzędnym celem wydaje mi się nie tyle jest jakaś dominacja taka globalna, bo każde mocarstwo ma takie powiedziałbym, przesłanki do działania. Natomiast w przypadku chińskim, gdzie mówimy o państwie, powiedziałbym nawet quasi-unitarnym, to chodziło o zachowanie unitarnego statusu Chin. I wydaje mi się, że jak się spojrzy na różne działania Chin w przeszłości, sygnalizowanie pewnych kierunków, slogany w chińskiej polityce, to ma wzywać do kolektywnego działania. Ale z perspektywy konsekwencji, to Belt and Road tworzy takie punkty do tego, żeby rywalizować horyzontalnie, nie tylko wewnętrznie, ale na poziomie globalnym i rywalizować o zasoby technologiczne, o zasoby kapitałowe i o zasoby ludzkie. Więc te wszystkie programy talentów, one głównie są na poziomie lokalnym i wydaje mi się, że tam trzeba patrzeć, tam trzeba obserwować, tam trzeba analizować. I czasami jest tak, że w momencie, kiedy mamy potrzebę w Pekinie, te prowincje są takim kanałem dyplomatycznym. I tak jakby ta piątka, która tu się pojawia, interpretacji pasa i szlaku z pozycji, czy z poziomu moich badań, myślę, że jest do udowodnienia i chciałbym jakby zachęcić właśnie do takiego myślenia o Chinach, trochę takiego mniej centralnego. Kończąc, proszę Państwa, ten swój wykład, jakby tak jak rozmawialiśmy, pytania teraz nastąpią. Chciałbym Państwa tak jakby sprowokować do takiego myślenia w kategoriach trzydziestek. Pamiętam moją rozmowę z ambasadorem Burskim w 2010 roku w Chinach na temat Chin. I ambasador mówił właśnie o tym, że Chiny to jest coś takiego, czyli jakby takie 30-letnie cykle, gdzie rzeka zmienia swoje koryto raz na wschód, raz na zachód i trochę tak jest z Chinami, że trzydziestki, jak się spojrzy na historię Chin choćby po upadku cesarstwa, to są takie plus minus trzydziestki federalizmu, centralizacji, decentralizacji i taką powiedziałbym obserwacją przyrodniczą trochę, chciałbym to moje wystąpienie zachęcić. Dziękuję Państwu za uwagę. Zakończyć, przepraszam. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję Panie Dominiku. Było to wystąpienie, oczywiście niezmiernie ciekawe, które odsłoniło nam chyba nie za bardzo znane aspekty powstania właśnie idei pasa, inicjatywy pasa i szlaku. Także uważam to za bardzo wartościowe, co się domyślili się dzisiaj z wykładu pana profesora Mierzyńskiego. Ja miałem tutaj pytanie dotyczące suwerenności i samodzielności prowincji, ale myślę, że w zasadzie w swoim wykładzie profesor Mierzyński odpowiedział na to pytanie, więc tylko chciałem się zapytać, czy ewentualnie na temat jak suwerenność, powiedzmy, jest zróżnicowana. Czy na ten temat ewentualnie można byłoby się dowiedzieć coś? Bardzo proszę, panie profesorze. Proszę Państwa, to jak obserwowałem Chiny w różnych miejscach i były to Chiny północno-wschodnie w Heilongjiangu, w Harbinie, były to Chiny w Kunmingu, w Yunanie, były to Chiny w Kantonie, Sichuanie, Chongqingu, Szanghaju i jeszcze kilku innych miejscach, to muszę powiedzieć, że to jest bardzo zdywersyfikowane. Tutaj nie ma jednej kalki, tutaj nie możemy powiedzieć o tym, że te prowincje, że możemy przyłożyć jedną miarę do wszystkich. I tak jak rozmawiałem w Heilongjiangu na przykład, to widać, że te prowincje są najmniej samodzielne, ponieważ uznaje się w Chinach, że te prowincje są najbardziej konserwatywne i najbardziej oczekujące pomocy z Pekinu. Co innego w Kantonie, gdzie macie Państwo bardzo dynamicznych kantończyków z dużym potencjałem do robienia biznesu,
który to biznes często robiony jest w oparciu o swoje kontakty z Chińczykami zamorskimi, choćby Singapur, choćby Tajlandia, gdzie mamy ogrom możliwości. To też wpływa na samodzielność prowincji w działaniach. I jakby podsumowując to pytanie, nie będę się odnosił do suwerenności, bo jednak suwerenność to wydaje mi się jest takie pojęcie trochę bardzo zachodnie. Ono odnosi się jakby do aktora unitarnego, do państwa jako takiego. Natomiast samodzielność chyba jest tu dużo lepszym terminem, jeśli chodzi o Chiny. I co wydaje się istotne, to Kantończycy na przykład bardzo żalili się na to, że władze centralne nie wspierają ich inicjatyw w Singapurze, a wspierają inicjatywy z Chongqingu w Singapurze. No dość powiedzieć, że sekretarz Chongqingu jest w biurze politycznym, to jest bardzo istotne, ale sekretarz kantonu też jest w biurze politycznym. Natomiast kantończycy mają dużo większy dynamizm, oni potrafią się znaleźć w Azji Południowo-Wschodniej, no to jest jakaś historyczna ciągłość właśnie samodzielności. I tak jak pokazywałem ten wymiar handlowy, to Kanton jest bardziej uzależniony od globalnych rynków niż od wewnętrznych, no i od swojego rynku, prawda? Więc na to musimy zwracać uwagę i to warto na to właśnie w ten sposób spojrzeć, że ci samodzielni dość działacze, oni stymulują Pekin do działania. I tak jak powiedziałem, bardzo dużo inicjatyw, które potem mają taką, powiedzielibyśmy po chińsku, pajdzy, taką naklejkę, taką nazwę centralną, one wychodzą od dołu, no bo Pekin musi reagować na te interesy, które są wewnątrz strasznie zdywersyfikowane. No to przecież Szanghajczycy to jest jedna z grup, która jest najmniej lubiana w Chinach. I tu można by opowiadać tysiące anegdot o tym, jak to Szanghajczycy mają taki trochę negatywny PR w Chinach. Dziękuję bardzo. Wiem, że pani Marta Tomczak ma jakieś pytania. Bardzo proszę, pani Marto. Tak, dziękuję za głos, profesorze Dominiku. Bardzo, bardzo ciekawe wystąpienie, ciekawe wnioski. Ja jeszcze wrócę za jakiś czas do rzeczy, którą do profesora Gawlikowskiego, natomiast teraz tak na szybko mam takie pytanie, bo ja jako osoba myśląca bardziej właśnie o tych Chinach politycznie, jako państwie, jakby po tym wystąpieniu tak myślę, że słuchaczom może to unaocznić bardzo dużo rzeczy, do których mogą się odnieść, bo de facto, jeżeli spojrzymy na Podlasie i na przykład na województwo wielkopolskie, na wsparcie samorządów lokalnych, to są co prawda samorząd lokalny w Polsce, rząd prowincji, to w Chinach to są oczywiście zupełnie inne skale. Natomiast wydaje mi się, że na tym naszym gruncie lokalnym możemy mówić o tym, że my tak naprawdę czujemy, jak wygląda ta dynamika i że władze centralne tak naprawdę reprezentują jakby interesy całego kraju i przede wszystkim też są jakby reprezentantem wszystkich, czyli to jest, tak mi się kojarzy, że to jest to, o czym mówił zawsze profesor Gawlikowski, jak słyszał, że mówi się o jakiejś takiej mocnej dyktaturze Pekinu w każdej kwestii w Chinach. On wtedy podkreślał, że to wcale tak nie wygląda i ja myślę, że te wyniki badań twoje potwierdzają, prawda, to, że jakby władza centralna de facto reprezentuje i rozmaite interesy i musi je jakoś godzić, rozmaitych graczy. To jest to, co robi władza centralna w zasadzie w każdym kraju, myślę, prawda? Więc to jest taka, to są takie wyniki, które pokazują, jak bardzo Chiny nie są pod wieloma względami inne od krajów, które znamy. Ciekawi mnie, czy byś się zgodził, że właśnie jakby jak wyjdziemy z tych szczegółowych wyników, to możemy obserwować właśnie bardzo dużo podobnych zjawisk, takich, jakie mają miejsce również u nas. No to jedna rzecz. Natomiast druga,
mam taką myśl dotyczącą handlu międzyprowincjonalnego i tego, co może się nazywać sukcesem w biznesie w Chinach. Mówimy o gigantycznym rynku, prawda? Rynku, który de facto jest, jeżeli chodzi nie o skalę finansową, ale o odbiorców, większy niż rynek europejski. I osiągnięcie sukcesu firmy chińskiej, która powstaje gdzieś, oczywiście musi mieć siedzibę w jakiejś prowincji, to najprawdopodobniej jest prowincja rdzenna właściciela firmy, chociaż bardzo często na przykład Kantończycy przenoszą się do Szanghaju, prawda, przynosili swego czasu, bo były tam korzystniejsze warunki do rozwoju, to wtedy osiągnięcie sukcesu na skalę całego kraju, czyli możliwość tej firmy, która powiedzmy jest ulokowana już dziś w Szanghaju, sprzedaży swoich produktów do wszystkich prowincji, to jest coś, co możemy porównać ze stworzeniem korporacji międzynarodowej, która może sprzedawać swój produkt wszędzie, prawda? I w Polsce, i w Niemczech, i w Australii. Takie sukcesy nie zdarzają się tak zwyczajnie. Takich firm nie ma tak dużo, stąd myślę, że właśnie ten handel między prowincjami na taką gigantyczną skalę, on jakby z natury nie jest możliwy, bo nie był, jakby to nie jest. Chińczycy lubią się nawzajem powielać historię sukcesu i wydaje mi się, że jeżeli coś działa u sąsiada, to jakby w sąsiedniej prowincji ktoś też tak chce zrobić, też zakłada taką firmę, też produkuje podobne produkty i nagle się okazuje, że nie ma potrzeby kupowania od tego za miedzą prowincji, prawda? Więc wydaje mi się, że to może być też powód, dla którego nie ma tak dużo handlu, ale jakby ciekawa jestem potencjalnych jeszcze innych powodów. Na razie dziękuję, chciałabym wspomnieć później o profesorze Gawrykowskim, poproszę jeszcze o chwilkę o głos, dobrze? Tak, no takie generalizacje oczywiście są zasadne, natomiast skala zjawiska i to, że Podlasie nie będzie stymulowało raczej Warszawy do tego, żeby Warszawa robiła Trójmorze, no chyba są dość oczywiste i w perspektywie jednak, tak jak mówię, skali oddziaływania władz lokalnych na politykę centralną i tak jak powiedziałem, chyba kluczowym jest tu zrozumienie, że Pekin chce utrzymać unitarny status państwa i dlatego musi non-stop się zajmować tymi interesami różnymi, godzić je. Prowincje nie są skore do współpracy, promują własne biznesy, tak jak było tu powiedziane i to już to drugie pytanie. Także ja bym jednak patrzył też trochę, no to jest oczywiste, co mówię, prawda, na skalę i na to, że jednak Syczuan będzie oddziaływał na Pekin, bo to też jest trochę z perspektywy historycznej zupełnie inny byt, to jest to Bashu culture i tak dalej, prawda, więc oni będą mieli różne swoje interesy, a poza tym mają biura też w Pekinie, czego Podlasie jakby, no z tego co kojarzę, województwo łódzkie nie otworzyło jeszcze w KPRM-ie biura, wobec powyższego jakby nie ma możliwości takiego super lobbingu, prawda, i wpływania na decyzje polityczne, gospodarcze władz centralnych i to jest trochę ból głowy, no bo tak jak mówiłem, to analitycy chińscy, politolodzy o tym mówią, że to jest coś takiego, z czym Pekin musi się, że tak powiem, zmagać. Jeśli chodzi o kwestie, no tak, to jest bardzo interesujące z punktu widzenia jakby takiej obserwacji i generalizacji, jeśli chodzi o Chiny, bo to, co powiedziałem, to o czym była mowa tutaj, co przed chwilą zostało wspomniane, o tym, że ktoś zakłada firmę, potem ktoś chce go skopiować, on otwiera taką samą firmę, no w pasie i szlaku gospodarczym rzeki Yangtze wszystkie prowincje, czy w zasadzie 80% prowincji ma te same przemysły. No to co to znaczy? To znaczy, że przez 17 lat negocjowano pas gospodarczy rzeki Yangtze i tak nie udało się stworzyć racjonalnego podziału pracy. I w mojej perspektywie, gospodarczo przynajmniej, jak się na to spojrzy, to jest naprawdę taka ilość tych samo dążących do samowystarczalności podmiotów. Ale to też jest znowu związane z tym, że na tym bazuje ocena potem, Kaohe Tishi, czyli ten cały proces ewaluacji tych władz prowincjonalnych polega na tym, żeby oni się muszą wykazać wynikami. A co mi z tego, że jak ktoś weźmie przemysł, którego ja nie dostanę, a na tym przemyśle mogę zrobić rozwój gospodarczy prowincji, prawda?
Więc to jest bardzo, bardzo dużo tu jest interesujących, że tak powiem, obserwacji. I te pociągi, które jeżdżą do Europy, mam takie wrażenie, że no to też jest jakby element tego, że każdy chciał mieć swój pociąg. I w moim przekonaniu nie wynika to właśnie z jakiejś tam strategii, gdzie Pekin siedział, prawda, Xi Jinping, mapa świata, prawda, i rysował, tu zrobimy taką kolej, tu zrobimy tak dalej, bo to jest oczywiście nierealne, co mówię. Natomiast to wynikało z tego, że chiński jakby sukces też w sumie oparty jest na rywalizacji między tymi podmiotami prowincjonalnymi, biznesowymi. Rywalizacja, jeśli jest zdrowa, a w Chinach, jak się okazuje, jest taka trochę state capitalism, czyli każda prowincja dotuje swoje pociągi w różny sposób i od dzielnicy począwszy. Jak państwo byście zobaczyli plany dzielnicy Qingbaijiang do wspierania eksportu, to ten eksporter, który tam się lokuje, on dostaje od dzielnicy, od miasta i od władz prowincji dostaje pieniądze. Dlatego on tam idzie, dlatego te pociągi po prostu funkcjonują tak naprawdę. A z drugiej strony Sichuan nie ma takiego potencjału, żeby ściągnąć produkty, nie wiem, z Hubei, czy z Yunnanu, czy z prowincji, z Chongqingu, to w ogóle nie ma mowy, no bo o tym mówiłem, prawda? Więc 85% to są produkty made in Sichuan. I jakby tworzy się taki właśnie podmiot, który tak naprawdę no, jest mocno, mocno gospodarczo przynajmniej osadzony na tych realnych, w tych lokalnych, o tak, realiach. Dziękuję bardzo. Chciałem się teraz zapytać pana Stanisława Kozłowskiego, czy ma jakieś pytania do zgłoszenia? Tak, mamy pytań. W tej chwili chyba 5, niektórzy nawet już drugie pytanie zadają. Więc ja, tak jak te pytania napływały, tutaj je odczytam. Moje pytanie jest tylko może takie, czy będziemy po kolei te pytania jakoś, czy wszystkie odczytać. Nie, może jednak chyba po kolei, bo one się różnią, więc może w ten sposób, tak? Proszę bardzo, pytanie pierwsze, które zadała, czy też zadał, bo to trudno jest zidentyfikować, podpisująca się Ele. Czy widzi pan lokalne inicjatywy chińskie, by otworzyć korytarz ekonomiczny w stronę Afganistanu? To jest właśnie pytanie. No może jeszcze jedno. To są te szczegółowe dosyć pytania od pana Marcina Świeżyny. Jaki może być cel tworzenia megapolis Chengdu, Chongqing w kontekście Belt and Road Initiative? Tak, i jeszcze może trzecie pytanie, też szczegółowe, i na tym zrobimy małą przerwę. Następne będą później. Pan Michał Bzik, czy KPH, Komunistyczna Partia Chin, odgórnie, centralnie dysponuje narzędziami zachęcającymi prowincje do współpracy, a nie rywalizacji? Jeżeli tak, jakie są to narzędzia? Dziękuję bardzo i proszę pana profesora Mierzejskiego o odpowiedź. Ja może zacznę jakby od odwrotnej kolejności, to pierwsze pytanie pana Michała. Tak jak powiedziałem, takim przykładem, no żeby nie być gołosłownym, to jest pas gospodarczy rzeki Yangtze, gdzie próbowano prowincje skłonić do współpracy, negocjowano z nimi, a i tak większość przemysłów, które zostały potem zaanonsowane w planie w 2014 roku rozwoju tego gospodarczego rzeki Yangtze, po prostu się dublują, po prostu się multiplikują. Wobec powyższego, jaki z tego wniosek, że władze centralne próbują na przykład, mówi, stwórzmy pas gospodarczy wewnątrz Chin, gdzie będziemy mieli podział pracy, gdzie dostaniecie incentives, bo my zapłacimy za to, że wy nie będziecie mieli przemysłu biotechnologicznego. Ale nie. My chcemy mieć ten przemysł, bo my wiemy, że przyszłościowo to rozwinie naszą prowincję, a wtedy nasz sekretarz zostanie awansowany w Pekinie, prawda? Wobec powyższego jakby to jest trochę taki mechanizm. Z jednej strony partia, Komunistyczna Partia Chin, tak jak było powiedziane centralnie, próbuje zachęcać, ale z drugiej strony ma świadomość, że zbyt daleko idąca integracja może powodować utratę unitarnego statusu przez Chiny. I tu mamy ten dylemat. Generalnie w Pekinie. Ja tak jak sobie myślę o Chinach, to właśnie tak uważam, że generalnie jest dylemat.
na ile mamy się integrować, a na ile ta integracja wewnętrzna, no znamy z przykłady z historii przecież, prawda? Mamy rząd kantoński i tak dalej, no Chiny republikańskie to jest chyba najlepszy przykład do dyskusji, gdzie jednak a la long wzmacnia się relacje między politycznym centrum a poszczególnymi prowincjami, no markując trochę tą integrację wewnętrzną, bo ona mogłaby prowadzić do jednak większej decentralizacji, a większa decentralizacja przy braku zmiany ustroju na federalny, o którym też mówił wielokrotnie profesor Gawlikowski i opowiadał o jego spotkania z Jiang Zeminem i tak dalej, no to generalnie to wtedy po prostu to się rozsypuje. I ten pomysł na Chiny unitarne po prostu schodzi, że tak powiem, ze sceny historii. Pytanie o sens i cel tworzenia megalopolis. Ja myślę, że w ogóle to jest jeden z elementów, to jak pan poczyta teorię rozwoju gospodarczego, to miasta są tym generatorem rozwoju, to miasta przyciągają kapitał, to miasta przyciągają zasoby ludzkie. Wobec powyższego stworzenie megalopolis między Chengdu a Chongqingiem byłoby takim chyba elementem rozwoju Chin, który wychodzi ponad te podmioty prowincjonalne, tak? Wychodzi ponad miasto wydzielone, wychodzi ponad prowincję Sichuan. Ale tak jak państwo widzieliście, no strategiczne partnerstwo, to jest w ogóle, jakbyśmy się zastanowili głębiej, Polska podpisała z Chinami strategiczne partnerstwo w 2011, a potem w 2016 był upgrade do wszechstronnego strategicznego partnerstwa, a tam władze lokalne między sobą podpisują strategiczne partnerstwo, negocjują te umowy. My może weźmiemy taki przemysł. Nie, my musimy mieć ten przemysł. Tam, ponieważ jest to pozostałość trzeciego frontu, to obie te stolice jakby pretendują do tego, żeby być centrum. Chongqing też z uwagi na pewne historyczne kody stolicy, tak, tego negocjacji w Chongqingu, obecności Guomintangu w czasie wojny z Japonią i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz, czyli próba popchnięcia rozwoju gospodarczego przez rozwój miast, a druga też godzenia trochę stron, no bo jakby to jest wszystko takie, powiedziałbym, negocjowalne, tak? To jest jakiś proces. I teraz posadzenie dwóch rządów lokalnych w Pekinie do rozmów między Chongqingiem a Chengdu będzie po prostu powodowało, że obie strony będą miały trochę bardziej koncyliacyjne podejście do siebie. I myślę, że jest to jeden z elementów po prostu też godzenia tych interesów. To jest wydaje mi się też istotne, czyli jakby dwie kwestie. Pierwsza to jest rozwój gospodarczy, bo naturalnie miasta są tym pociągowym, powiedzielibyśmy, rozwoju gospodarczego, a druga kwestia to jest no, łagodzenie napięć, tak, między tymi podmiotami. Jeśli chodzi o kwestię Afganistanu, to myślę, że tutaj głównie grają skrzypce jednak władze centralne. No, jak państwo spojrzycie, pomijając to, co się mówi, co się dzieje w Xinjiangu w tej chwili, to referaty rządu w Urumqi no, mocno są scentralizowane. Tak? Znaczy, tam tego nie widać, żeby to była jakaś inicjatywa lokalna. Po prostu jest to miejsce, korytarz, przez który przebiegają pociągi i tak ma to zostać. Takie mam wrażenie. Wobec powyższego ja bym się nie doszukiwał tutaj, że w obszarach, no Afganistan graniczy z Chińską Republiką Ludową, no jakbyśmy na to nie spojrzeli, to jest chyba 70 parę kilometrów granicy, ten wąski przesmyk, więc tutaj bym się nie doszukiwał raczej w obszarach spornych, chociaż na przykład może południowochińskie, już zupełnie inaczej wygląda z perspektywy inicjatyw, które prowadzą do konfliktu, a wychodzą jednak z hajką. A wychodzą z portów rybackich. Wobec powyższego to moglibyśmy poświęcić, myślę, oddzielne spotkanie na sam temat Morza Południowochińskiego, ale akurat w tym przypadku myślę, że to pałeczka raczej jest po stronie Pekinu. Dziękuję bardzo. Czy pan Stanisław Kozłowski ma dwa pytania? Tak. Są jeszcze pytania. I to są pytania od znanego nam pana Sławomira Majmana. Pozdrawiam. Wszyscy go pozdrawiamy. Tak, pytania są następujące. Czy zauważa pan dość stanowczą w ostatnim okresie ingerencję Pekinu wobec przypadków konkurencji państw, firm podległych prowincjom, na przykład konkurencji w walce o przetargi infrastrukturalne w Europie? I pytanie drugie. Władze Chengdu stale utyskują na konieczność dopłacania do China Europe Express. Trwa to już 10 lat. Jakie widzi pan możliwości
rozwiązania tych syczuańskich frustracji. To są pytania od pana Majmana. Ja będę miał również pytanie, ale to już jak po tym pytaniu może, jeśli nie będzie innych. Panie Rzejewski, bardzo proszę. No to bardzo trudne pytania, przyznaję. Jeśli chodzi o China Railway Express, to może tak tytułem wprowadzenia, to trochę pogrzebało to też interesy firm logistycznych z Polski w Syczuanie, ponieważ centralizacja i szóste biuro kolejnictwa, które zarządza tym projektem z perspektywy, znaczy ze strony chińskiej, po prostu zmiotło możliwość prywatnej inicjatywy. No, nastąpiła centralizacja i China Railway Express i w dalszym ciągu Syczuan musi do tego dopłacać, a to nie jest jakby interes Syczuanu, tak? I podejrzewam, że przyznam szczerze, że dokładnie nie identyfikowałem relacji potem już po centralizacji czy po wprowadzeniu China Railway Express i tych dopłat syczuańskich, ale w dalszym ciągu myślę, że oni na tym korzystają. Znaczy w takim sensie, że mamy Chubeiku, mamy specjalny transfer na projekty Belt and Road, to też się nie bierze znikąd. Znaczy, myślę, że to jest taka gra między władzami prowincjonalnymi a centralą, gdzie my coś rzucamy, my coś dajemy i wy też musicie coś od siebie dać. Więc jakby tutaj nie ma czegoś takiego, że to centrala wymusza na nich. Oni też mają świadomość i mimo, że ja przyznam szczerze, nie słyszałem, pan prezes pewnie słyszał takie utyskiwania oficjeli syczuańskich czy w Chengdu na ten temat. Natomiast wydaje mi się, że oni też na tym korzystają mimo wszystko, bo dostają pewne projekty, dostają pilot projects, nawet dzielnica Qingbaijiang. Tutaj mogą utyskiwać na to, ale myślę, że i tak a la long to wolą dopłacić, no bo potem określone incentives, określone korzyści z tego też płyną. Odnośnie ingerencji Pekinu w konkurencję w Europie, to jest też, zależy jaki case się weźmie i zależy, czy na przykład firma Huaxin, pewnie państwu dobrze znana, która inwestowała w Czechach, została przejęta przez konglomerat państwowy CITIC dość niedawno w sumie. To taka skandalizująca trochę historia z przewodniczącym, bo tak się nazywał, Jedzienmingiem Huaxin tej firmy w Czechach. Jeśli weźmiemy ten przykład, to na pewno tak, no bo to jest, że tak powiem, proces antykorupcyjny, prawda, kampania antykorupcyjna, zamiana po prostu podmiotów, tak, przejęcie inicjatyw już idących. Tylko ja bym się zastanawiał, na ile Huaxin w ogóle, jeśli byśmy o tym rozmawiali tutaj, to może być uznany za firmę lokalną. No to jest duży znak zapytania. Natomiast przyznam szczerze, że jak się obserwuje te inwestycje na przykład Syczuanu, czy kantonu, czy innych podmiotów, to przyznam szczerze, że być może gdzieś zakulisowo dochodzi do jakichś takich prób wpływania na te podmioty. Natomiast w dalszym ciągu Pekin wie, że jeśli za daleko pójdzie w kontroli, no to będzie backlash. No to, bo bardzo dobrą książkę napisał Tom Miller. Jak państwo macie czas, to warto tą przeczytać. To jest China's Asia Dream. I on tam, jadąc po pasie i szlaku, rozmawia z ludźmi, to jest dziennikarz, i okazuje się, że w kantonie na przykład oni mówią tak, no okej, tylko też ja mówiłem o tym w kontekście pionka, to my rozpoczynamy partię. I Pekin ma świadomość tego, że bez naszej też dobrej woli, ale ma też narzędzia oczywiście, no ma nomenklaturę choćby, ma incentives, ma zachęty ekonomiczne, takie inne, bez tego Pekin nie jest w stanie prowadzić gry. I myślę, że tutaj to jest jakby część całej układanki, którą powinniśmy w jakiś sposób lepiej rozumieć i rozpisywać. I tak odpowiem na to pytanie pierwsze, chociaż tak jak mówię, warto by było przyjrzeć się w konkretnym case'ie, bo Huaxin chyba za bardzo tutaj nie pasuje. Dzięki. Czy teraz pan Stanisław Kozłowski chciałby swoje pytanie zadać? Bardzo proszę. Tak jest, dziękuję bardzo. Więc ja bym miał pytanie następujące. Często słyszymy taką tezę, kiedy się śledzi literaturę, że no właśnie z tym rozumieniem Chin to jest trochę problemów, a to dlatego, że Chiny to cywilizacja. No i właśnie trzeba podchodzić do nich jakby w szczególny sposób, prawda? No niemniej ciągnie nas zawsze, i zresztą to uważam za zasadne, do tego, żeby porównywać.
I gdy ja słuchałem dzisiejszej, tu bardzo interesującej zresztą prelekcji, to jednak no, też miałem takie pewne asocjacje, bo mi wychodziło, że w tych Chinach to te prowincje są takie no, podobne tutaj do tych rozwiązań europejskich. Ja znam na przykład trochę Republikę Federalną Niemiec, federalną, prawda, i tam są te landy, to tu miałem pewnego rodzaju skojarzenia, że to jest podobnie. Wcześniej takich skojarzeń nie miałem. No, jeszcze jest inny kraj, który się nazywa sąsiedzki Konfederacją. I tam te uprawnienia na przykład, czy to landów, czy prowincji w Szwajcarii, no jednak są bardzo konkretne, bardzo ostro zarysowane, umocowane w prawie i tak dalej. Chciałbym zapytać, jak to wygląda w Chinach, właśnie jeśli chodzi o umocowania prawne. I jeszcze jedną rzecz bardzo konkretną chciałbym tutaj postawić jako pytanie, żeby nam pan może przybliżył, jak to jest, jeśli chodzi o tych, no właśnie, gubernatorów prowincjonalnych, czy może przedstawicieli partii, bo to dla mnie też nie do końca jest jasne. Wiem, że tam funkcjonują jakby te dwa takie filary, troszeczkę chyba państwowy i partyjny, ale chciałbym zapytać o coś, co by można nazwać no, pewnym jednak układem sił. Kto mianuje tych gubernatorów? Bo przecież no, nie słychać, ja przynajmniej nie wiem, żeby to byli przedstawiciele wybierani, prawda, pochodzący z wyboru. A znowu tutaj posłużę się przykładem z wielkiego kraju, z Rosji, gdzie kiedy Jelcyn wprowadził no, trochę demokracji w Rosji, polegającej na tym, że pozwolił na to, żeby tam również są gubernatorzy, prawda, żeby wybierać tych gubernatorów i zaczęły się dziać tam pewne, no zależy jak oceniać, obserwatorzy oceniali, że to były no, dobre procesy demokratyzacyjne. Natomiast gdy przyszedł Jelcyn, to szybko od tej formuły wyboru przez naród, można by powiedzieć po trochę po rosyjsku, odszedł i dzisiaj wygląda tak, jak zawsze wyglądało w Rosji, czyli Putin mianuje tych swoich tam gubernatorów i wtedy oni działają no, tak, jak on tego oczekuje, albo przynajmniej bardziej. To by były moje pytania takie. Nie będę się rozwodził, bo tych pytań rzeczywiście po prelekcji byłoby bardzo dużo, ale na razie na tym poprzestanę. Dziękuję bardzo. Również pan profesor Mierzejewski. Bardzo dziękuję za te pytania. Oczywiście to oddzielny wykład należałoby poświęcić na strukturę organizacyjną Chin i jak to rozumieć. Wydaje mi się, że przynajmniej 3-4 kwestie należałoby tu, odpowiadając na pana pytanie, poruszyć. Przede wszystkim każdy, kto jest zaawansowany w partii chińskiej, zaczyna swoją karierę na poziomie powiatu. Potem jest taki schemat, że wydział organizacyjny praktycznie na każdym szczeblu administracji partyjno-państwowej wyławia talenty. I można by powiedzieć, że jest to trochę merytokracji. W takim sensie, że ci, którzy się sprawdzają w zarządzaniu, idą dalej, idą wyżej. Ale jeżeli nie mają swojego patrona, to nie mają takiej możliwości. I tu wchodzimy w nieformalne układy, z których Chiny są znane. Tak? I jak spojrzymy na karierę na przykład Hu Jintao, poprzedniego przewodniczącego. On też zaczynał na dołach partyjnych, potem miał swojego mentora w partii, Sun Pinga. I ten mentor mówił, to jest dobry człowiek, należy go promować, prawda? Xi Jinping no, jest synem swojego ojca, czyli Xi Zhongxina, czyli sekretarza kantonu, który otwierał Chiny w latach 80. odpowiadał za reformy w Chinach, prawda? Wobec powyższego ma już w naturalny sposób ścieżkę trochę przetartą, ale też idzie od powiatu. To nie jest tak jak u nas, że ktoś no, trochę z kapelusza zostaje prezydentem, no, z całym szacunkiem. Jednak taki polityk chiński, który potem zarządza państwem, on widzi Chiny od samych podstaw. Od samych podstaw i generalnie to jest, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć w tym pierwszym punkcie. Drugi punkt, jeśli chodzi o nominowanie i tak dalej, to już powiedziałem, wydział organizacyjny, no to jest polityka interpersonalna, relacje nieformalne,
trudno nam zdążyć za tym, szczerze powiem, jeśli chodzi o Chiny. Natomiast jedna rzecz, o której pan mówił, i to jest ten mój punkt trzeci, gubernator jest zawsze zastępcą sekretarza. Wobec powyższego mamy takie krzyżowe połączenie i ciężko jest to rozmontować tak naprawdę. Jak sobie pomyślę o ostatnich... Czyli przepraszam, sekretarz tak. jest pierwszy tak. i potem dopiero gubernator. Jest gubernator jako drugi jego zastępca. Tak, skąd tak. my to znamy? No znamy. Jak teraz, jak państwo analizuje się tą sytuację z Jackiem Ma z Alibabą ostatnio, to tak w moim przekonaniu nawiązywał pan do Rosji, no w Chinach nie ma miejsca dla oligarchów takich, którzy są w miarę niezależni, którzy są w miarę tacy rzutcy, którzy grają na gitarze, występują w mundurku czerwonogwardzisty i tak dalej. No nie ma miejsca, spotykają się z Trumpem, prawda? No to trochę się w Pekinie nie podoba, ale to zupełnie na marginesie. I ta kwestia, o której pan mówił, Chiny jako cywilizacja, Chiny, znaczy to są takie dylematy. Każdy z nas, kto zajmuje się Chinami, ma jakąś swoją wizję Chin. Tak naprawdę ja jestem bardzo subiektywny w tym, co mówię. Mniej bym jednak nawiązywał do cywilizacji jako takiej. Bardziej bym widział to jako zbiór cywilizacji różnych. Bo tak naprawdę Syczuańczycy, no proszę zauważyć, nie ma czegoś takiego jak opera chińska. Tak? No, czegoś takiego w Chinach nie ma. Tak? No, u nas też można powiedzieć, że Mazowsze, prawda, Śląsk i tak dalej. I gdzieś wydaje mi się, że jak się wejdzie głębiej w Chiny, to ten trochę jest to tak ja bym powiedział nawet mit tej cywilizacji, takiej jednej, koherentnej. Bo mamy dużo podmiotów, które w różnych okresach historycznych miały różne przypadki, inaczej widziały świat. No to są naturalne rzeczy, prawda? Przy takiej skali, że się leci z jednego końca Chin na drugi 7 godzin, no to trudno, żeby było inaczej, prawda? Chińska Republika Ludowa próbuje utrzymać unitarny status i tak jak powiedziałem, to może być pewnym paradoksem, ale tak naprawdę ideologia zewnętrzna nie dzieli Chińczyków. I to jest trochę na marginesie naszej dyskusji, bo... Podam przykład. Jak byłem na stażu w 2010-2011 w Chinach, to przed Muzeum Narodowym stanął pomnik Konfucjusza. I on zniknął po 2 tygodniach. A dlaczego zniknął? Bo podniosły się głosy, że to nie jest najwybitniejszy myśliciel chiński. Że w Chinach jest cała plejada myślicieli. A ci z Syczuanu to mają takiego, a ci z Kantonu to... I tak dalej. Dlatego paradoksalnie można powiedzieć, że marksizm spaja Chiny. I jest utylitarnie wykorzystywany do tego, żeby utrzymać unitarny status państwa. I to tyle. Także odnosząc się do tej, nawet, bo to jest bardzo ciekawe, żeby porównywać. Tak jak państwo macie i badacie inne obszary, Niemcy, powiedzmy, nie wiem, Stany Zjednoczone, Indie, żeby zobaczyć, że tak naprawdę są jednak mimo wszystko pewne uniwersalne mechanizmy. Jasne. Tu? Przepraszam, jeszcze jest jedno. Jedno pytanie, jeśli można. Bardzo proszę. Tak. Pan Dawid Derejski jest autorem tego pytania. Pytanie brzmi, w jaki sposób Polska może wykorzystać te podziały między prowincjami w Chinach, przepraszam, dla swoich interesów. W jaki sposób Polska może wykorzystać te podziały pomiędzy prowincjami w Chinach, dla swoich interesów. Proszę, przede wszystkim musi chcieć. I to jest chyba główny element polskiej polityki zagranicznej w Chinach, czy polskich działań w Chinach. Ta dyskusja, ona się toczy chyba już od jakiegoś czasu, że my jako państwo średniej wielkości powinniśmy się skoncentrować na 2-3 prowincjach i tam naprawdę aktywnie działać. No wydaje mi się, że nie wiem, czy ten pomysł jest za trudny dla nas, czy my nie chcemy, nie wiem, no być może to się dzieje, bo też jakby ja jestem z miasta Łodzi, jak państwo wiecie, i generalnie żyjemy tu pociągiem, który do nas przyjeżdża z Chengdu od czasu do czasu, ale też widzimy problemy, które się po tamtej stronie generują, po stronie chińskiej. Pomysł byłby taki, jakbym miał jeszcze raz powiedzieć to, co już wielokrotnie mówiłem, że należałoby się skoncentrować po prostu na jakiejś prowincji, 2-3 miejscach w Chinach,
i naprawdę tam się skoncentrować. No, otworzyliśmy konsulat w Chengdu. Myślę, że to trochę fajnie wychodziło, ale też znów no, musimy sobie zadać pytanie, czy nie powinniśmy rzucić wszystkich sił na Chengdu, na Sichuan, czy gdzieś się nie skoncentrować na jednym miejscu, żeby w jakiś sposób oddziaływać bardziej skutecznie. Ja rozumiem, że mamy ciągłość historyczną konsulatów i w Kantonie, i w Szanghaju, i w Hongkongu, ale też mniej zależy od biurokratów. Myśmy tu w Łodzi naprawdę trochę rzeczy widzieli w Chinach i jeśli chodzi o biznes łódzki, który się tam naprawdę próbował porządnie rozepchnąć. Zresztą do tej pory moi absolwenci mieszkają w Chengdu i pracują, nasi absolwenci tutaj z Uniwersytetu Łódzkiego. Tylko, że no, nie wiem, czy to za słaby potencjał, czy brak wsparcia. To jest też myślę, że pytanie, które otwiera trochę puszkę Pandory i myślę, że warto by w ogóle zrobić taką dyskusję, no ale pewnie one też się toczą gdzieś online w Warszawie czy w innych miejscach. Dziękuję. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, a do tego wrócimy później. Natomiast chciałem teraz oddać głos pani Marcie Tomczak, która zapowiadała, że ma jeszcze coś do powiedzenia na temat no, pana profesora Dominikowskiego. Bardzo proszę, pani Marto. Tak, to wszystkim słuchaczom chciałabym jeszcze powiedzieć, że poza książką, którą profesor Mierzejewski wydaje niedługo, która jakby całościowo, tak jak powiedział, dotyczy tematu dzisiaj przedstawionego, w języku polskim pojawi się wycinek tego, co dzisiaj było dyskutowane i pojawią się tam w tejże publikacji również inne teksty dzisiejszych uczestników debaty i ambasadora Szumskiego i doktora Kozłowskiego również. I to jest wszystko związane z profesorem Gawlikowskim. Otóż, ponieważ profesor w ubiegłym roku kończył 80 lat, to powstała inicjatywa stworzenia księgi dedykowanej profesorowi pozycji naukowej z 18 tekstami naukowymi dotyczącymi Chin i Azji Wschodniej. Ta pozycja już jest zredagowana przeze mnie przy współpracy Katrzyny Goli. I niestety profesor nie doczekał wydania, natomiast wiedział o tym, że ona jest wydawana. Cieszył się na to. I ja mam nadzieję, że Państwo poszukają w niej między innymi tekstu dzisiaj dyskutowanego, tematu dzisiaj dyskutowanego i wielu innych. A to jest jakby już zapowiedź tego, co Państwo zobaczą na rynku mniej więcej za miesiąc, półtora. Na okładce znajduje się ulubiony cytat, motto życiowe profesora Gawlikowskiego, Jinzi Puqi, czyli mąż sprawiedliwy nie powinien być narzędziem. To jest to cytat z Konfucjusza. I tam znajdziecie Państwo dużo tekstów dotyczących współczesnych Chin, również Azji, również kwestii międzynarodowych, prawda, jakby poza Chinami również ich relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z Rosją. Więc my jako autorzy, współautorzy mamy nadzieję, że jakby profesor, gdzieś duch profesora będzie jeszcze krążył nie tylko w debatach, ale między innymi też wśród czytelników, dlatego że to są wszystko teksty i tematyka, która interesowała profesora, tematyka, którą profesor przedstawiał nam i inspirował nas do debat i do naszych prac naukowych. Również ostatnie zdanie, pojawił się ostatni numer Azji Pacyfiku, jest już na rynku i 100 z tego czeka na mnie na SWPS-ie. To jest 23 numer, poświęcony również profesorowi z wieloma tekstami, również międzynarodowymi. Zachęcam. Ostatni, w którym również jest tekst profesora, więc zachęcam do czytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Marto. Myślę, że nasza debata zbliża się do końca. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi Dominikowi Mierzejewskiemu. Poruszył naprawdę bardzo ciekawe sprawy i
W pewnym sensie ja tu się interesuję Chinami od wielu lat. No, niektóre sprawy, ja tak mówię, że odkryłem pewne rzeczy zupełnie nowe dzięki właśnie bardzo ciekawemu referatowi wygłoszonemu przez pana Sara Mierzyńskiego. Myślę, że podobne wrażenia będą mieli również wszyscy inni słuchacze. Także jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się w czwartek, ostatni czwartek w następnym miesiącu. Temat jest jeszcze nieustalony, ale w najbliższym czasie myślę, że będzie on przedmiotem dyskusji i go ustalimy. Także jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. Przede wszystkim bardzo gorąco dziękuję panu Dominikowi za bardzo ciekawe jego pasa i szlak. Dobra. Dziękuję. To do następnego razu, tak? Czekamy na informacje. Dziękujemy. Pozdrowienia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.